Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taki szybki lifehack wam pokażę. Więc jeżeli szukasz taniego sposobu, aby zapobiec łamaniu się klamek, nie chcesz może kupywać niełamek, bo są w miarę drogie, albo nawet masz niełamki, klamka przetrwała upadek, ale pękł ci uchwyt pompy. Ja stosuję sobie taki patencik, jak to już pewnie widzicie, że pod uchwyt pompy podkładam sobie trochę pasty teflonowej, tej do kręcania, uszczelniania rur. Wystarczy, że urwiecie sobie taki kawałeczek, owiniecie go wokół kierownicy, wystarczą 2-3 warstwy, nie więcej, i skręcacie z powrotem pompę. Ok, po skręceniu, przy upadku, na tej taśmie prześlizgnie wam się po prostu pompa, tak na przykład teraz, czy tam klamka, i zapobiegnie to po prostu złamaniu klamki. No tutaj pęknięciu uchwytu. Ja mam to i na pompie sprzęgła, i tutaj na pompie hamulca, jak widzicie. I jedyne, o czym musicie pamiętać, to że na przykład co parę gleb, jak się parę razy wam przekręci, to należy to rozebrać, tą taśmę zmienić, ponieważ przy każdym przekręceniu pompy ona się rozrywa, także w końcu wam tej taśmy braknie. Ja mam pompę od początku tego sezonu skręcone właśnie na teflonie. Beta trochę zawód już przetrwała. Nawet tam jedne hard enduro, co leżałem tam naprawdę mnóstwo razy. Klamki ani razu, jak widać, nie złamałem. Ani pompy. Także patencik spoko. Polecam wam. No i co? Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał po więcej takich filmików. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do kolejnego. Cześć!